Niezwykłe wydarzenie miało miejsce dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tutaj odbyło się spotkanie z mniejszością romską, co dało nam możliwość przybliżenia tej niezwykłej kultury, bardzo wiekowej kultury i myślę, że wielu ciekawostek i wielu sekretów. A ze mną są przedstawiciele, najważniejsi przedstawiciele kultury romskiej tutaj na Opolszczyźnie i za plecami panów jest flaga romska, którą niewiele osób zna. Co ta flaga romska przedstawia? W 71 roku pod Londynem ustaliliśmy właśnie hymn romski i flagę romską. I ta romska flaga okazuje, że tło zielone to jest ta nadzieja, to jest ta nasza wędrówka. Niebieskie jest niebo, a to pokazuje właśnie też nasz Holokaust romski. Najgorsze dzieje społeczności romskiej z okresu 39-45. Ale przetrwaliście te trudne czasy. Czy to jest zasługa tak naprawdę tej waszej hermetyczności, tej wspólnej integracji, tego wspólnego języka, tej wiary? Co jest najważniejsze dla Roma? Statut. Statut romski. Tak. Romani Pen właśnie. Bo kto coś po prostu zrobi nie tak, to się znajduje u króla naszego. To jest nasze życie. No nie ma, jak to się mówi, prawo nasze. Co trzeba zrobić, żeby trafić do starszyzny lub być wybranym królem romskim? Królem romskim zostaje, to jest dziedziczne. To jest taka, wywodzi się z danej rodziny i ma prawo ubiegać się o to. A starszyzna? Starszyzna ma więcej do powiedzenia niż król. Bo przede wszystkim król zobaczy starszego Roma od siebie. Obowiązkiem jego jest stanąć, podejść do niego, ucałować go w rękę. Oddać mu większy hołd niż on sam dla siebie. Ale jak się wybiera, no bo starszych ludzi u was też jest mnóstwo i nie każdy ma ten zaszczyt, żeby być w starszyźnie. Dokładnie tak. Przede wszystkim no, jest to wiek. Przede wszystkim wiek. Na przykład no, już ma ponad 60 lat, już należy do starszyzny. Króla się wybiera nie tylko starszyzna, ale młodzież to samo wybiera. Spotykamy się wszyscy, co najmniej 2-3 tysiące Romów się spotyka i wybiera się danego króla. Kiedyś byliście bardzo hermetyczni, a teraz, gdybym się zakochała w jakimś Romie, wzięlibyście mnie do siebie czy nie? Czemu nie? Jak najbardziej. Te czasy się zmieniły. Jest naprawdę bardzo dużo małżeństw. No, tradycyjny Rom, wędrujący Rom, na to sobie nie pozwoli, powiem szczerze. Ale ta dzisiejsza młodzież... A czy są jeszcze ci tradycyjni wędrujący Romowie, czy już jednak wszyscy prowadzicie bardziej takie stateczne życie? Wychowałem się w lesie, jestem tym Romem taborowym, ale no zakaz był ten wędrówki w 64 roku. No wyjeżdżam do lasu, ale nie z bryczką, tylko z koniami mechanicznymi. To mam jeszcze prośbę, jakbyście mogli w waszym języku pozdrowić naszych widzów czasu na Opole i no, życzyć nam, żebyśmy cieszyli się właśnie i doceniali to, co wy doceniacie, dokładnie, czyli przyrodę, niebieskie niebo i zieloną trawę. Dokładnie. Te jawen sare saste bachtałe, kulman tylko sinu sare roma, te jawen saste bachtałe proco osweto. A zwłaszcza też sarunęgę życzyna w bud baksa stypen, dreo polkunsy beś to sare manusięgę, baksa stypen sarunęgę. Ja nic nie zrozumiałam, ale mam nadzieję, że Romowie, którzy nas oglądają, zrozumieli. Natomiast przesłanie szło prosto z serca, jest zrozumiałe dla wszystkich w przekazie. Cieszmy się z życia i z pięknego świata, doceniajmy jego dobro.